tym i kolejnych nagraniach będziemy przewidywać, jaki jest kształt wybranych cząsteczek na podstawie tzw. metody WSEPR. Z angielskiego oznacza to odpychanie par elektronowych powłoki walencyjnej. Metoda WSEPR polega na ocenie wzajemnego oddziaływania par elektronowych tworzących wiązanie pomiędzy atomem centralnym a ligandami oraz wolnych par elektronowych rozmieszczonych wokół atomu centralnego. Dla przykładu właściwości i geometrię cząsteczki typu ABN można opisać przyjmując, że A jest atomem centralnym i mamy N atomów B, jednakowych bądź różnych, zwanych roboczoligandami. Atomy centralne i ligandy uczestniczą w tworzeniu orbitali molekularnych. Cząsteczka zawiera pierwiastki grup głównych układu okresowego pierwiastków, a hybrydyzacji ulegają orbitale atomu centralnego, atomu A. Jeśli cząsteczka zawiera więcej niż jeden atom centralny, to hybrydyzacji ulegają wszystkie atomy centralne. Jak ma to na przykład miejsce w etenie, gdzie atomem centralnym są atomy węgla. Określonym wartością liczby przestrzennej równej liczbie orbitali zhybrydyzowanych odpowiada określona geometria cząsteczki. O kształcie cząsteczki decyduje liczba wiążących par elektronowych i wolnych par elektronowych na atomie centralnych. Suma tych par elektronowych wskazuje typ hybrydyzacji, a tym samym kształt cząsteczki. Aby określić liczbę przestrzenną, korzysta się z następującego wzoru. We wzorze tym sigma PW oznacza liczbę par elektronowych tworzących wiązanie pojedyncze z atomem centralnym. Liczba ta jest równa liczbie atomów B, czyli liczbie ligandów przyłączonych do atomu centralnego. WPE oznacza liczbę wolnych par elektronowych atomu centralnego. Oblicza się ją, odejmując od liczby elektronów walencyjnych atomu centralnego A taką liczbę elektronów, jaka jest potrzebna do uzupełnienia konfiguracji wszystkich atomów B, i dzieli się przez 2. Dla anionów zwiększa się, a dla kationów zmniejsza się liczba elektronów walencyjnych o ładunek jonu. Kształt cząsteczki możemy oczywiście oszacować na podstawie wzoru elektronowego. W tym nagraniu skupimy się na określeniu kształtu cząsteczki chlorku berylu i tlenku węgla 4. W cząsteczce chlorku berylu atom berylu jest atomem centralnym, natomiast atomy chloru to ligandy. Atom berylu znajduje się w drugiej grupie układu okresowego pierwiastków. Ma 2 elektrony walencyjne. Natomiast atomy chloru są umieszczone w 17 grupie układu okresowego pierwiastków. Mają po 7 elektronów walencyjnych. Obliczmy, ile jest wiązań pojedynczych między atomem centralnym a ligandami. Mamy 2 ligandy, więc będziemy mieć 2 wiązania sigma. Teraz musimy obliczyć liczbę wolnych par elektronowych na atomie centralnym. W tym celu najpierw obliczamy, ile elektronów walencyjnych berylu nie wzięło udziału w tworzeniu wiązań pojedynczych z ligandami. Beryl ma 2 elektrony walencyjne i oba te elektrony wykorzystał do tworzenia wiązań chemicznych, więc nie ma już wolnych elektronów walencyjnych. Nie ma niewiążących par elektronowych. Liczba przestrzenna wynosi 2 plus 0. Daje nam to 2. Liczba orbitali zhybrydyzowanych w atomie berylu w chlorku berylu wynosi 2. Skoro atom centralny utworzył 2 wiązania, a wiązanie chemiczne jest to oddziaływanie 2 elektronów ze sobą i elektrony można z pewnym prawdopodobieństwem znaleźć w określonym obszarze, a ten obszar nazywany jest chmurą elektronową, to wokół atomu berylu mamy do czynienia z 2 chmurami elektronowymi. Jedna chmura odpowiada jednemu wiązaniu chemicznemu. Jeśli wokół atomu centralnego są 2 chmury elektronowe, to te chmury będą znajdowały się możliwie jak najdalej od siebie. Przez co cząsteczka chlorku berylu ma kształt liniowy. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Tlenek węgla 4. Atomem centralnym jest atom węgla, natomiast ligandami są 2 atomy tlenu. Ponownie zaczynamy od ustalenia liczby wiązań sigma. W cząsteczce są 2 ligandy i tyle samo jest wiązań sigma. Teraz zastanówmy się, czy na atomie centralnym będą jakiekolwiek niewiążące pary elektronowe. W tym celu możemy zobaczyć, ile elektronów do oktetu brak obu atomom tlenu.
Możemy się tym kierować, ponieważ atomy grup głównych dążą do oktetu lub dubletu na ostatniej zapełnionej powłoce. Atom tlenu ma 6 elektronów walencyjnych. Do oktetu brak mu 2 elektronów. Jeden elektron, każdy z atomów tlenu w cząsteczce tlenku węgla 4, uzyskał dzięki utworzeniu wiązania sigma z atomem centralnym. Teraz do oktetu brakuje atomom tlenu tylko po jednym elektronie. Ten elektron atomy tlenu uzyskają dzięki uwspólnieniu elektronów z atomem węgla w trakcie tworzenia wiązań pi. Atom węgla wykorzysta wszystkie elektrony walencyjne do tworzenia wiążących par elektronowych. Liczba niewiążących par elektronowych na atomie centralnym ponownie wynosi 0. Liczba przestrzenna i liczba hybryd równa jest 2. Znów mamy do czynienia z cząsteczką liniową.